Andrzej Piaseczny, ja mam do niego pytanie, ale tylko wtedy, jeżeli dowiem się, że już na pewno mnie słucha, ponieważ jestem ciekawa, czy pamięta, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy. Ja mam z tym związaną pewną anegdotę i pewien taki przesąd właśnie, ale również miałam z Andrzejem no, takie bardzo fajne spotkanie podczas jednego z Sylwestrów w Krakowie na wielkiej scenie. To chyba, ja już nawet nie pamiętam, który to mógł być rok, ale to był na pewno jakiś jubileusz Piaska i ja przypinałam mu takie piękne, białe skrzydła. Szukaliśmy pomysłu na to, jak tego Piaska jakoś nagrodzić, jakoś wyróżnić. Nic nam specjalnie nie przychodziło do głowy, a wtedy scenariusze pisaliśmy wspólnie, jako cały team producencki. I właśnie wtedy wymyśliliśmy, że fajnie byłoby dać mu takie skrzydła. Po pierwsze dlatego, że śpiewa o tym, że prawie do nieba wzięłaś mnie, więc na tych skrzydłach mógł polecieć do góry. A po drugie jest w nim coś takiego pozytywnego, anielskiego, więc fajnie by było, żeby te skrzydła dodawały mu siły, wiary w to, że może frunąć jeszcze wyżej, osiągać jeszcze więcej. I tak też się stało. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie, to nie był ten Sylwester dwójki z szampanem. Boże, ktoś jeszcze pamięta coś niesamowitego. O, jest pani Agnieszka, która pamięta, że była na tym koncercie. Jest mi bardzo miło. A to był początek mojej pracy w Polsacie, początki naszych Sylwestrów polsatowskich, bo historia tych Sylwestrów ma swój początek w... ma swój początek w Dwójce jeszcze, kiedy wspólnie z ekipą Dwójki i z panią Niną Terentiew stwierdziliśmy, że po prostu będziemy witać Sylwestry w miastach. Bo dotychczas ja Sylwestry witałam zawsze w Dwójce w studiu. Czasami było tak, że się łączyliśmy z różnymi miastami, że łączyliśmy się z kolegami w różnych innych studiach, natomiast to główne studio było w Dwójce. Jedynka miała nagranego Sylwestra, to była zawsze zabawa i bal, a u nas był ten pełen żywiec, tak? Więc albo życzenia od widzów, albo ten Sylwester wspomniany z szampanem, prowadziłam go wtedy razem z niejakim Jarkiem Jakimowiczem, zapomnijmy o tym, i Krzyśkiem Hołowczycem, więc to było bardzo fajne. Wszyscy mnie wtedy podejrzewali o to, że prowadzimy pod wpływem. A ja mam taką żelazną zasadę, że nie piję nigdy w pracy alkoholu, dlatego że mi to bardzo pracę utrudnia, a ja poza tym nie potrzebuję alkoholu do tego, żeby się dobrze bawić. Ale wszyscy posądzili nas o to, że byliśmy kompletnie pijani, że to był Sylwester na bani. Dlatego między innymi, że trzymaliśmy kieliszek szampana cały czas i pokazywane były w scenografii bardzo tak fajnie ułożone i ustawione, blikujące w świetle tysiące kieliszków, bo to był właściwie jedyny pomysł na tę scenografię, więc mieliśmy takie wrażenie, że ten szampański wieczór zrodził się z atmosfery, która nam towarzyszyła i na pewno z tej ilości alkoholu, która płynęła. No nie, nie było tak, ale było groźnie, ponieważ po tym Sylwestrze padło naprawdę poważne podejrzenie, że to był Sylwester na bani i postanowiono nas ukarać. I wtedy prezesem był niejaki Ryszard Miazek z PSL-u, świętej pamięci. Ja go bardzo miło wspominam, aczkolwiek no nie był to jakiś orzeł prezesostwa, zresztą to chyba normalne w telewizji. I postanowił nas ukarać, prawda, bo był bardzo ten wieczór oglądany, było mnóstwo publiczności, mnóstwo telefonów, to był naprawdę nieźle improwizowany wieczór. Ja i tych trzech, i tych dwóch facetów, z którymi musiałam się nieźle namęczyć, dlatego że to były kołki, męskie kołki po prostu, nie do ruszenia. I cały ciężar takiej animacji polegał, że tak powiem, tutaj leżał na moich barkach, więc nie było to wcale takie łatwe, więc tym bardziej można było jeszcze wnioskować, że ja jestem na jakimś, nie wiem, pod wpływem. No i zapłaciłam dosyć potężną cenę za karę, zostałam odsunięta od prowadzenia programów, ale potem była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2 tygodnie później. No i trzeba było coś z tą młynarską zrobić, bo nie było komu rozkręcić imprezy na placu przed budynkiem TVP. Więc trzeba było no, kogoś rzucić na ten mróz, bo część imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i finału odbywała się w studio telewizyjnym, a część już na parkingu przed TVP. Może ktoś z Was o tym pamięta. No i nie było tam specjalnie chętnych, bo to nie był bardzo spektakularny koncert. On trwał bardzo długo, a łączeń było niewiele.
No i odmrożono mnie, wyjęto z zamrażarki i postawiono na scenie. Ja się bardzo cieszyłam. No i wtedy, właśnie wtedy, podczas tego finału, w ten finał krzyknęłam ze sceny: tak się bawi, stolica! No i przeszło to do historii. W tej chwili wszyscy tak podejmują, że tak powiem, ten okrzyk. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Więc tak się bawi, stolica. I po wielkim sukcesie Sylwestra, który okazał się być po orędziu prezydenta Kwaśniewskiego drugim najlepiej oglądanym programem w telewizji, odmrożono mnie definitywnie, również dlatego, że odnieśliśmy sukces wielki z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Więc takie mam, proszę ja was, komiczne wspomnienia z TVP. Mogę wam kiedyś jeszcze coś powspominać, ale wśród tych różnych wspomnień także pojawia się i bardzo często wraca Andrzej Piaseczny, który jest cudnym gościem. Słuchajcie, zobaczymy, czy uda mi się go złapać. No, wygląda, że jest, jest Andrzej. Poczekajcie, ja go teraz próbuję złapać. Ja go widzę. Jest. Jest nasze słoneczko. Zaczęłam od wspomnień z Sylwestra w Krakowie. Cudnym gościem. Cześć. Cześć, cześć. Witaj, kochany. Cześć, Andrzeju. Muszę Powiedz, się trzymaj włączyć, się. muszę się zmieścić z włosami. No tak, zupełnie jak detektyw Rutkowski. Wiesz, bo No jak wiesz, będziesz to miał za czekaj. bardzo. To Nie, ja w takim nie, razie Andrzej, odwołuję te włosy. masz super włosy, tylko jak się przesuniesz tak bardziej, to ta kreska w Instagramie tak ci przycina wtedy tę grzywę, że wyglądasz jak Rutkowski, wiesz, fryzura taka. Wiesz, o co chodzi. Wiem. To był taki jakiś bohater filmowy, który miał taką fryzurę, czy jakiś raper, ktoś Tak. taki. Andrzeju, przede wszystkim bardzo się cieszę, że cię widzę. Stęskniłam się, bracie, za tobą, naprawdę. Słuchaj, ja bez wahania przyjąłem twoje zaproszenie, bo ja uwielbiam gospodarzy, którzy mówią więcej niż goście. Tak, to prawda, bardzo dobry wybór. Cieszę się, że właśnie mnie wybrałeś. Ja też sobie pomyślałam, że fajnie jest mieć gościa, który pozwoli mi mówić. Więc dokładnie nadajemy na tej samej fali. Ale chciałam cię zapytać o to, czy, bo Proszę. ja mam bardzo specjalną z tobą relację. Bez oczywiście tutaj jakichś podtekstów. Ale No. czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się? Matko Boska, nie mam pojęcia. No widzisz, jak to jest. Sprawdzałam na twojej Ale stronie internetowej na i nie moje. jest to, opisane. Słucham. Nie mam pojęcia. Pewnie gdzieś studio dwójki, bo pamiętam, że były takie czasy, kiedy były te takie wejścia pomiędzy programami. Można tam było sobie porozmawiać jeszcze z gościem, z prezenterem. To były takie, no jednak stare czasy mimo wszystko, nie? Przyszedł taki trochę wystraszony, bardzo zamknięty w sobie gość, o którym mi Nina Terentjew powiedziała, że chyba jest takim wrażliwym nauczycielem z Kielc, ale to będzie wielka gwiazda, ponieważ zrobili razem z Chojnackim piosenkę pod tytułem Budzikom Śmierć. I proszę ciebie, do mnie powiedziała Nina Mały, żebyś zrobiła z Andrzejkiem śliczną rozmowę. I to był twój pierwszy wywiad w telewizji. Ever! Agatko, legendy krążą o tym, jak naśladujesz, jak potrafisz przepięknie naśladować Lidę. Więc. Ale ty to pamiętasz? Miałeś takie długie włosy, tak, ucięte. I prawie w ogóle się nie odzywałeś, byłeś taki przejęty i I to mi zostało do dzisiaj. wszyscy bardzo tego pilnowali, żeby to, wiesz, dobrze poszło. I zobacz, pamiętasz, ja coś chyba nawet takiego ci powiedziałam na rozkręcenie, że uwaga, że ja mam bardzo dobrą rękę, bo u mnie zaczynali bracia Golec. I też pierwszy swój historycznie wywiad w dwójce prezentujący teledysk, bo wtedy prezentowało się teledyski, pamiętasz? No Ten jasne. wasz teledysk był prawdziwą sensacją, że też właśnie wtedy, kiedy Golce pierwszy raz zaprezentowały swoją piosenkę, to też było u nas w dwójce. Powiedz, Piasek, jak ty wspominasz tamten czas? Wiesz co, uczciwie mówiąc, ja nie mam wielkiej skłonności do wspominania. Jestem takim typem, którego dosyć duży przymiot to jest zapominanie właśnie. I to wcale nie chodzi o to, że ja nie cenię sobie, nie wiem, przeszłości, ludzi, których spotkałem na swojej drodze, bo oczywiście
Gdyby nie oni, nie byłoby mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Ale no, mam taką cechę charakteru, że na przykład, wiesz, kiedy spotykam się z jakimiś ludźmi ze studiów albo jeszcze wcześniej ze szkoły i oni opowiadają jakieś fantastyczne historie, które się wydarzyły, to w zasadzie mogą opowiedzieć wszystko, bo ja niczego nie pamiętam. Niesamowite to jest, ale wiesz... Może za dużo paliłem kiedyś po prostu, wyszło. O, to za cudowny pan koszulek. Ale nie wyglądałeś wtedy na takiego... Sadzić, palić, legalizować. Absolutnie tak, zgadzam się. Jeżeli chcesz, to możemy o tym za chwilę pogadać, ale ja jednak chcę wrócić do tego, bo wiesz, to były lata 90. i wy wykreowaliście tą płytą Sax & Sex największy sukces w historii muzyki pop. Tak przeczytałam. Czy może pamiętasz, ile to było egzemplarzy tej płyty? To była jakaś multiplatyna. Wiesz co, Agatko, przepraszam, ale ponieważ mam tutaj okulary, które mi umożliwiają czytanie... Już cię dobrze słychać. Już dobrze. Tak. W takim razie opowiadam. Wiesz co, to jest tak, że mówi się, że tej płyty sprzedało się ponad 1 000 000 egzemplarzy. Ale niewiarygodne. Ale tak naprawdę, to poczekaj, ja oczywiście nauczyłem się przez wiele lat tego, żeby cenić swoje osiągnięcia, ale w momencie, kiedy na przykład spotkałem Seweryna i on mi zaczął opowiadać te swoje historie, z tamtych lat, znacznie wcześniejszych, to były nakłady, o których nikt nie wie tak naprawdę, jakimi były w sensie ilości. To były rzesze fanów, to były koncerty, to były pogonie za autobusami. Więc ja mam wrażenie, że ponieważ świat się zmienia i to jest nieuniknione, to te wszystkie procesy, które nas dotykają, kiedy odnosimy wielki sukces, one jednak są coraz mniejsze, bo przez to, że się rozkładają, nie wiem, na większą ilość być może artystów, na większą ilość publikatorów, przed chwilą wspominałaś nasze pierwsze spotkanie, ale dzisiaj nie mamy już 2 programów telewizyjnych, a 200 tak naprawdę. 200, a właściwie 2200, jak się uprzesz. No. Plus do tego telewizja w internecie, plus do tego dowolne streamingi, plus nasz maleńki program, który staje się coraz większy, bo widzę, jak nam w tej chwili zaczyna niesamowicie przyrastać publiczność. No. I też jesteśmy jakąś propozycją de facto. My, ja i ty. Mogą nas wybrać. Dobrze. I wybierają. To jest bardzo fajne. Tak, wybierają i uczciwie mówiąc, ja też podlegam tym wyborom w takim sensie, że muszę się przyznać, że mimo tego, że jestem muzykiem i tak naprawdę to oczywiście w jakiejś mierze muszę zabiegać o to, żeby mnie grały radia klasyczne, to ja u siebie w domu w zasadzie słucham radia tylko z internetu. I w zasadzie dokonuję tych wyborów właśnie w taki sposób, w jaki mówisz, czyli kiedy wstaję rano, to sobie włączam bossa nova na przykład, a potem słucham... A czego najbardziej lubisz słuchać z bossa nowy, bo ja słucham na okrągło. Wiesz to, no, oczywiście klasykę, czyli Jobima, tak? Astrid Gilbert. Tak, dokładnie, ale też Sergio Mendes na przykład. Sergio Mendes i Brazil. Tak, ale nie tylko. Wiesz co, on zrobił taką płytę lata później z wieloma gościami. Czekaj, bo tutaj jestem u babci Reginki i gotuje dla mnie siemię lniane, bo ja na głos, wiesz. Więc, powiedz babci, że jest zdrówko w takim razie. To nie jest siemię lniane. Andrzej pije, mamy zdrowie. Tutaj tak, ci pokażę, wiedział, co tutaj, że wiesz, tak jak ty jesteś z mamą, tak, my też, zobacz, mama w kwiatach. Piękne, przepiękny dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej Piaseczny. Tak. Super. Bardzo miło panią poznać. Tak, babcia Reginka nasza, bez której w ogóle nie dajemy... Regina, czyli królowa. Tak, Regina, nasza babcia Reginka jest prawdziwą Reginą. Ale słuchaj, wracając do tego, co mówiłeś o tej bosanowie, to wspaniałe, choć tak odległe od tej muzyki, którą robiłeś na samym początku, bo przecież kiedy teraz sobie przeleciałam, zresztą na twojej stronie internetowej, co ci powiedziałam wcześniej, jest tak to uporządkowane i fajnie zrobione, że możesz w sekundę poznać, naprawdę, w 10 minut możesz się dowiedzieć, jakim jesteś artystą. Wszystko tam jest. Kiedyś tam zajrzę i zobaczę, tak, jaki jest. Zapraszam cię na stronę Piaska, Andrzeja Piasecznego. Natomiast słuchaj, tam wiesz, to, jaką ty muzykę robiłeś, to, jaką płytą była Mafia, a to, jakiej muzyki słuchasz, to nie ma ze sobą nic wspólnego. No, a dlaczego musi mieć coś wspólnego? Tak naprawdę muzyka to jest coś bardzo...
niezależnie od gatunku wzbogacającego, czyli możemy słuchać różnych gatunków muzycznych. Ja na przykład dzielę sobie pory dnia na różne gatunki właśnie. Budzę się z bossanową, ale potem sobie włączam takie londyńskie radio Classic FM. Później przechodzę na American Songbook i kończę tak naprawdę dzień, może jeszcze nie. Potem przechodzę na jazz, Jazz 24 albo ABC Jazz. To jest z kolei radio australijskie, radio australijskie. I kończę z taką rozgłośnią z Holandii Soul Radio po prostu. Holenderska. Niesamowite. Andrzej, a myślałeś o tym, żeby zrobić płytę z bossanowami i z sambą, właśnie z taką nutą, nie? Nie, to wiesz, to jest tak, że choćbyśmy mieli jakieś wielkie fascynacje, to musimy jednak dobrze, musimy uważać na to, co potrafimy robić. I ja takich rzeczy chyba nie do końca potrafię robić. Natomiast ponieważ wszyscy jakoś ten czas musimy sobie zagospodarować, który mamy w tej chwili, to zacząłem troszkę pisać, a jestem leniuszkiem w tej materii, wiesz. Musimy, a co piszesz? Mówić. Robię takie dwie piosenki, które prawdopodobnie niedługo wejdą do sieci, właśnie żeby zobaczyć tę nową rzeczywistość, troszeczkę ją poznać od tej strony, no, zupełnie nowej, tak? Więc za chwilę pokażą się. Jedna zresztą piosenka to jest troszeczkę o tych czasach właśnie. Ktoś mi podesłał taki artykuł do przeczytania naszej noblistki świeżej. I on mnie troszeczkę zainspirował do napisania jednej z tych piosenek, która mówi o tym, że w zasadzie to oczywiście wszyscy czekamy na to, żeby te czasy się zmieniły na te poprzednie, ale czy wszyscy tego chcemy tak naprawdę? No właśnie. Czy przypadkiem to, co dostaliśmy od losu w prezencie również, bo to jest jasne, że dotyka nas bardzo wiele niedogodności, ale poza tymi niedogodnościami dostaliśmy bardzo dużo czasu od losu. Dla siebie, dla najbliższych, dla ogrodu, dla, wiesz, no wszystkich rzeczy, które nam umykały. Ja powiem ci, że mimo tego, że jestem rozmiłowany w swoim ogrodzie, to po raz pierwszy od kilku lat widzę, jak kwitną ozdobne śliwy u mnie. Naprawdę pierwszy raz od kilku lat. I zaczynam to doceniać, wiesz, ja też żyłem, prawdopodobnie będę żył, zobaczymy, kiedy to się otworzy, bo to też nie jest takie proste, w dosyć dużej gonitwie i większość czasu, który spędzałem ostatnio, to był czas spędzony w samochodzie. Oczywiście gospodarowałem... Wszyscy to mieliśmy, Andrzej. Tak. Ja, jasne, nagle, jasne. To teraz tego nie ma. Wow, wiesz, bum, teraz... zostaliśmy w domu. Tak, ale posłuchaj, wiesz co, zostaliśmy w domu, ale pomimo tego, że oczywiście brakuje mi kontaktu z publicznością, koncertów i tak dalej, ja nie mam problemu z nadmiarem czasu. Ja mam ciągle niedoczas. Tak, Być może to jest kwestia mojego charakteru. Natomiast to nie jest tak, że ja cierpię na nudę czy mam, nie wiem, po prostu no, chodzi mi o to, że ja ciągle mam coś do zrobienia i uwielbiam ten czas. I mimo tego, że oczywiście martwię się o przyszłość swoją również, ale może o tym nie będę mówił, bo dzisiaj przeczytałem w internecie, jak jedna artystka żaliła się na ten czas i na jakby niedogodności związane z brakiem zarobków i tak dalej. I przeczytałem obrzydliwy hejt pod tą treścią, wiesz. I myślę sobie, że oczywiście ten zły czas dotyka nas wszystkich w różnej skali, ale dotyka nas wszystkich. Niemniej jednak najlepszym, co możemy zrobić, to wyciągnąć wszystkie plusy, wszystkie pozytywy. No choćby dostrzec te śliwy kwitnące, albo zaraz posłuchać o seksie pandemicznym. Tak, tak. Ale wiesz co, chcę ci tutaj zacytować tekst taty, bo my jesteśmy w rodzinie bossanowy zatopieni od lat, wszyscy. I mój tata kiedyś na festiwalu w Sopocie
który był międzynarodowym festiwalem, w którym trzeba było napisać na ten festiwal specjalnie piosenkę. Chciał napisać piosenkę, która będzie polska, ale będzie brzmiała jak nie polska. I teraz wyobraź sobie, że ojciec wychodzi po występ po Conchicie Bautiście. To była taka artystka, która była, no powiedzmy, porównywalna do, nie wiem, zespołu piersi, czyli wiesz, będzie się działo. No i wiesz, i wychodzi mój ojciec. Teraz amfiteatr w Sopocie szaleje, a mój tata wychodzi z pieśnią. Koza, urena, krechę ma, urena, koza. Ren ma ranne ramię, a koza guza i nic poza guzem ze wzgórz ta koza. O, denna morena, morena, drobne skalne z nią precioza spadły na lapońskie rancho, tam gdzie amorozo prozą szeptał ren z kozą. Szpera ta koza i szpera ta koza porancho, szpera nie to domena kuz. Jedyna jodyny w krąg aurę jak ren rozdziera, a koza wciera ją w swój guz, jodynę całą wciera. I już gangrena nie tknie rena, bo ren o to już sam dba, a póki co to z porawą krechę ma, świnia nie koza, a póki co to z porawą krechę ma. I słuchaj, zero braw. No bo oni nie zrozumieli, rozumiesz? No, bo rozumiesz, to oni myśleli, że Młynarski kompletnie nawalony śpiewa po portugalsku. No tak. I to w historii występów taty była największa hańba, a to jest jednocześnie jedna z najbardziej ukochanych naszych piosenek. Ale to tak na marginesie, więc chciałam ci tutaj w sposób niedopuszczalny, bo ja mam zakaz śpiewania, pokazać naszą miłość do bossanowy. Ja mam zakaz grania na fortepianie, także każdy ma jakiś zakaz w sobie. Andrzeju, powiedz, co ta sytuacja, która nas wszystkich dopadła, zmieniła w twoim życiu artystycznym? Co zatrzymała, a co pozwoliła rozwinąć? Tego jeszcze nie wiemy tak naprawdę, bo przecież to życie będzie wracało do normy, jak się dowiedzieliśmy wczoraj, bardzo długo zresztą, nie z jednych złotych ust, ale cały świat o tym mówi, że będziemy wracać do rzeczywistości bardzo długo, tej poprzedniej, jeśli w ogóle do niej wrócimy. Wiesz, jeśli chodzi o twórczość, to ten moment nie jest najgorszy, bo jest takie powiedzenie, tak, najbardziej wiarygodny jest artysta głodny. Oczywiście nie przesadzajmy, nie głodujemy, natomiast potrzebujemy jakiegoś bodźca. Potrzebujemy jakiejś szpilki, jakiejś niedogodności, albo przeciwnie wręcz, lawiny emocji, uczuciowości i tak dalej, żeby uruchomić swoją twórczość. I tutaj nie jest najgorzej. Tak jak już mówiłem, za chwilę może gdzieś tam do sieci wpuszczę jakieś dwie nowe piosenki. Nie po to, żeby myślę, że to będą jakieś wielkie hity, ale po to, żeby sprawdzić tę nową rzeczywistość. A w tym kontekście koncertowym, który najbardziej mnie zajmował przez ostatnie lata, bo to jest najpiękniejsza forma muzykowania, ten najbliższy kontakt z ludźmi. Ja miałem to szczęście grać naprawdę bardzo dużo koncertów w takich mniejszych salach, 500-600 osób, gdzie ta publiczność jest bardzo namacalna. Można wyciągnąć ręce i niemalże dotknąć twarzy. Takie koncerty lubisz najbardziej? Oczywiście, że tak. Ja jestem gadułą, wiesz, w przeciwieństwie do telewizji. Ja na koncertach jestem. Przeciwieństwie do mnie. No tak, do ciebie. Ty jesteś po prostu gadułą Le Max. W każdym razie zagrałem ich bardzo, bardzo wiele i troszkę mi się za nimi tęskni. Tym bardziej, że te wieści no, mówią o tym, że dopuści się nas do tego poprzedniego życia, nas artystów, w ostatniej kolejności. I no tak, wiesz, kwestie ekonomiczne to są również ważne kwestie, ale kiedy artysta mówi o kwestiach ekonomicznych, to trzeba pomyśleć o tym, bo od razu w odpowiedzi padają takie słowa, no tak, bierze się 30 tysięcy, 60 tysięcy, 50 za koncert i teraz nie masz za co żyć. Nie mówię o sobie. Ja jeszcze sobie daję radę. Ale nie jest to takie prawdziwe, bo zostawmy na chwilę tego artystę. Artysta to jest wierzchołek góry lodowej, który jest obudowany całą podstawą. No właśnie. Tak naprawdę, kiedy ja przyjeżdżam na koncert, to przyjeżdża ze mną 20 osób.
I może wytłumacz tym, którzy nie wiedzą, dlaczego. Dlaczego oni przyjeżdżają? Dlaczego 20 osób? No bo ktoś musi postawić scenę, ktoś musi postawić światła, ktoś to światło musi uruchomić, ktoś musi postawić mikser do dźwięku, ktoś tym mikserem musi operować, ktoś musi obsługiwać całą tę sytuację, tę machinę. Tak, więc pomyślcie o tym, że to nie jest tak, że ja straciłem pracę. Pozdrawia nas 16 osób, rap są. No właśnie. To nie jest tak, że ja straciłem pracę. Tak jak mówię, ja sobie faktycznie troszeczkę inaczej z tym czasem radzę. Ale ci ludzie no, zostali z dnia na dzień tak jak wy, bo mówię teraz do tych naszych obserwujących nas, czy rozmawiających z nami, czy uczestniczących w naszej rozmowie, którzy właśnie tak szybciutko odbijają piłeczkę. No jak ty możesz mówić o tym, że nie, ja nie mówię o sobie. Mówię o tych wszystkich ludziach, którzy ze mną współpracują, o moim zespole, który jest zależny ode mnie również. No i wreszcie, czego często sobie nie uświadamiamy, o tym, że ten sprzęt, który nas obsługuje, który powoduje, że my jesteśmy dobrze słyszalni, oświetleni, też kosztuje. W Polsce działa to na tej zasadzie, pewnie na świecie również, że proszę pomyśleć, ilu z Państwa ma samochody w leasingu albo na raty. Ten sprzęt kosztuje tyle pieniędzy, że ci ludzie musieli wyleasingować ten sprzęt albo wziąć go na raty. I teraz, kiedy my wszyscy zostaliśmy bez pracy, no bank nie czeka. Mimo tego, że się nas tutaj, nie chcę powiedzieć, ma miło, bo nie wchodźmy w politykę, ale no, mówmy po prostu o życiu codziennym. Troszkę nam takich informacji najpierw sprzedano, że wstrzyma nam się kredyty, że spowoduje się, że te leasingi będą troszeczkę bardziej przychylnym okiem traktowały nas przez ten okres, ale tak nie jest. I za chwilę, kiedy nie uruchomimy tego rynku koncertowego, a wszystko wskazuje na to, zresztą nie tylko koncertowego, teatralnego, kinowego, rozrywka w ogóle, tak? Ona musi tworzyć się na... będzie czwarty lub piąty etap, czyli na samym końcu. Więc no, ja tego nie wiem, jak to będzie. Proszę mi jeszcze raz pozwolić powiedzieć, że to prawda, ja sobie pewnie poradzę. Ja mam w ogóle troszkę inny charakter. Może powiedzmy o tym, że rozmawialiśmy przez telefon i ja ci mówiłem, że może mnie tej society nie brakuje, mnie tego towarzystwa nie brakuje aż w tak wielkim stopniu, no bo ja zawsze byłem góralem świętokrzyskim. U nas, wiesz, ostatni partyzant z lasu wyszedł w 83 roku, a ja jestem jeszcze w kolejce po nim, więc troszkę moje życie wygląda inaczej niż... I to nie byłeś tym partyzantem. Tak. Nie mówiąc, nikomu nie sugerując, że to jest coś złego, ale ja nigdy nie byłem warszawski, krakowski, wrocławski, a często to życie ludzi rozpoznawalnych postrzega się z perspektywy właśnie wielkich miast. To nie tak jest, ale to tylko dygresja. Natomiast wracając do głównego wątku, ja sobie to z tym jakoś poradzę, ja sobie jakoś to ułożę, ja sobie będę pisał piosenki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tu ktoś skomentował, bilety po 200 zł wszyscy zarabiali. Oczywiście, oczywiście, że tak. Ale z dnia na dzień zostali bez pracy. Za chwilę ktoś skomentuje, no to trzeba było świnkę skarbonkę napełnić. Być może ktoś ma tę świnkę skarbonkę i będzie ją mógł dzisiaj rozbrajać. Ale jeśli to rozbrajanie potrwa za długo, no to każda świnka, że tak powiem, schudnie. Ale wiesz, ludzie też chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że oczywiście cena za bilet jest wynikiem bardzo wielu współrzędnych, które ją tworzą. Ale jedną z tych współrzędnych jest również i to, że ty w czasie, kiedy koncertujesz, nie jesteś w stanie tworzyć niczego nowego. Potem, żeby tworzyć coś nowego, musisz przez chwilę przestać koncertować i zamknąć się na przykład w studiu, żeby nagrać płytę. I za to nie dostajesz pieniędzy. Na to musisz zarobić. Są długie okresy, kiedy nie masz koncertów, bądź na przykład jesteś w sytuacji, że jesteś pomiędzy jakimiś procesami twórczymi i na przykład w planie twojej pracy założona jest chwila wyciszenia. Tak się zdarza. Artyści tak robią, prawda, żeby dać od siebie odpocząć albo żeby wzbudzić apetyt na siebie i wtedy nie koncertujesz. W związku z czym oczywiście zdarzają się złote strzały,
A ty masz takich złotych strzał całą kolekcję, ponieważ masz. Dobra, dobra. Ale wiesz, no masz za sobą film, czyli serial. Miałeś parę takich fajnych przebojów, które są evergreenami, które będą zawsze wracać. I one gdzieś tam będą sobie jakoś pracowały. Natomiast to nie oznacza, że nie jesteś głodny tego, żeby tworzyć nowe rzeczy. I żeby to tworzyć, musisz mieć na to czas i pieniądze. No tak, tylko wiesz, ja oczywiście sam sprowokowałem tę naszą rozmowę, znaczy pokierowałem ją na tory jakby ekonomiczne. Natomiast wiesz, to też jest tak, że nie chciałbym antagonizować nas z naszymi odbiorcami. Nie chciałbym nagle komuś mówić, że tak jak usłyszałem gdzieś tam, no to trzeba było zostać tym kimś albo kimś tamtym. Nie, no, życie nas kieruje w taki sposób, w jaki nas kieruje. Jeden z nas zostaje kimś, a ktoś inny kimś innym. I my wcale nie jesteśmy lepsi, chociaż z całą pewnością jesteśmy troszkę bardziej wrażliwi. Mówię o artystach, co wcale nie znaczy, że stawiamy się gdzieś tam na jakimś pozycji porównywania się znacznie wyżej od naszych słuchaczy. Ale tutaj ktoś wspomina o tym, że są oprócz tego jeszcze reklamy, występy w programach telewizyjnych. Jaki jest do tego twój stosunek? No, wiesz, nie będę próbował teraz mówić, że ja w tych programach telewizyjnych nie uczestniczę. To byłoby oszustewko, do którego nie dopuszczę. Pojawiły się tutaj głosy, że byłeś najlepszym jurorem w The Voice. No, bardzo dziękuję, ale no, daj mi tam czytam tutaj, co ludzie piszą. Ludzie piszą również o twojej szmince, że jest bardzo ładna. I wiesz. Dostałam ją, już mówiłam. Dostałam ją od córki mojej przyjaciółki Asi Kurowskiej, Zosi, 3 lata temu. Kosztowała 8 zł. Dziękuję wszystko na ten temat. Bardzo dobrze. Wracając do telewizji. No to jest bardzo ciekawe pytanie i odpowiedź na nie może być odrobinę kłopotliwa i przyznaję się do tego. Dlaczego? No bo jak to dlaczego? Co w tym widzisz kłopotliwego? Ja na przykład non-stop pracuję w telewizji. I to nie jest dla mnie kłopotliwa sytuacja. Której? Wybieraj. Przeszłam przez różne. No wiesz, to jest. Ja nie mam kontraktu takiego długoterminowego, wieloletniego. Ja też nie, już to nie działa. No właśnie, więc ktoś zgłasza się i proponuje mi udział w programie telewizyjnym, albo w ogóle nie. I oczywiście przyjmuję propozycję bycia w The Voice, dlatego że to prezentuje mi jakieś możliwości, których do tej pory nie miałem. Wiesz, ja wychodząc na scenę, o ile nie jesteś na moim małym koncercie i nie wiesz, że jestem gadułą, to wychodząc na scenę na festiwalu czy gdzieś tam na większym koncercie, faktycznie poznajesz mnie wyłącznie jako wykonawcę. No, być może jako twórca również, bo większość tych piosenek sam. No właśnie, przecież to ale, są twoje piosenki. Tak, ale kiedy dostajesz propozycję udziału w tego rodzaju programie, to sprzedajesz swoją osobowość. To sprzedajesz kawałek siebie, może to brzydkie zestawienie, sprzedawać kawałek siebie, ale pokazywać kawałek siebie. Pokazujesz, jakim jesteś człowiekiem, jakie masz poczucie humoru, jak potrafisz wchodzić w interakcję z partnerem, partnerką, który siedzi obok. Czy to iskrzy, czy nie. Jak ty się tam czułeś, powiedz? No to zależy, w której edycji, z kim. No właśnie, to, tak też myślę. Wiesz, bo to są różni ludzie, no przecież. Różna energia między wami. Och, zdecydowanie. To jest tak, że czasem no, trzeba się uśmiechać i wkładać w to troszeczkę więcej siły, a czasem ten uśmiech przychodzi na twarz zupełnie swobodnie i mając możliwość choćby, żeby nie mówić o minusowych, nie mówić o minusach, nie mówić o niedobrych stronach. I kiedy masz możliwość spotkania się z takimi ludźmi jak Alicja Majewska, na przykład w ostatnim Voice'ie, no to po prostu, no wiesz, no to jest dar od Bozi w ogóle, wiesz, że nie trzeba wkładać w ten... Namawiam ją do tego, żeby założyła Instagrama i żeby tutaj się pojawiła. Jest ale już blisko. Przecież ma Instagrama, czy to... Nie, Alicja nie ma, wiesz, Alicja nie, ona nie umie tego obsłużyć. Ale jesteśmy dobrej myśli, już to się wkrótce wydarzy. A no właśnie, no dobrze.
No i wróćmy do tego... Urszulą Dudzia. Tak, wiesz, Urszula. To są osobowości. Ja po prostu, ja uwielbiam być w takim towarzystwie. Wiesz dlaczego? Bo sprawia mi to kłopot czucia się jak szczenięcie. Niekiedy. I takie to jest sympatyczne. I niech język czy myśli odejmie wszystkim tym, którzy pomyślą teraz o wieku. To nie jest kwestia wieku. To nie o to chodzi. Nie. Chodzi o inteligencję, o sposób bycia, o szarm, o klasę, o kulturę. O klasę. I ja uwielbiam czuć się jak szczeniak. Uwielbiam. Ja po prostu uwielbiam mieć te oczy w stosunku do nich takie, które poszukują jakiejś komunikacji znacznie dłuższej niż tylko frazesy i niż tylko krótkie wypowiedziane, wesołe dykteryjki, zdanka, wiesz, takie popisowo-pokazowe. Uważam, że to jest jedna z największych... Ale z Mergalem ci nie szło chyba. A nie, to jest przeciwnie. Przeciwnie. Naprawdę? Tak. Jest to wyjątkowo inteligentny. Wyjątkowo. To jest bestia inteligencji. I chociaż my... Trafił swój na swego. Bardzo dobrze, bo no wiesz, tutaj trzeba też jasno powiedzieć ludziom, że tego rodzaju programy w 50% to są programy o uczestnikach i o śpiewaniu, a w drugich 50% przecież o tych jurorach. I od nas oczekuje się czegoś więcej. I teraz, kiedy wchodzi w grę element kreacji, czyli podpuszczania reżyserskiego, to nie wyjdzie. To trzeba być aktorem wtedy, a my aktorami nie jesteśmy. Więc jeśli trafia swój na swego w tym sensie, że to iskrzy w taki sposób właśnie, to też jest bardzo piękne doświadczenie, też jest bardzo piękna historia. My jakby do dzisiaj, nie chcę powiedzieć, że przyjaźnimy się z Nergalem, ale my się bardzo szanujemy i lubimy się. I chociaż dzieli nas światopoglądowo od siebie, no naprawdę, ocean niespokojny myśli, to nie ma większego znaczenia, bo jest to człowiek wyjątkowo inteligentny i taki, przy którym, no może ująłbym to już troszeczkę inaczej, ale taki, przy którym też milknę i wolę słuchać niż mówić. To bardzo ciekawe, co mówisz, ale ciekawi mnie też, jak powiedzieć dziękuję komuś, kto spala się przed wami. Powiedzieć nie, to nie jest dla was to miejsce, nie zrobicie kariery. Piasek, ja się wtedy skręcam przed telewizorem, bo ja uwielbiam ten program, ten format. Uwielbiam też oglądać dla przyjemności, tak po prostu sobie w domu, na przykład, nie wiem, wiesz, Mam Talent Ameryka, czy wiesz, takie wielkie formaty z Colinem, to ja po prostu to kocham, tak? Obserwować, jakimi oni są jurorami. I ja nie wyobrażam sobie, że mogłabym być w tej sytuacji. Jak ty sobie z tym radziłeś emocjonalnie? Nie, wiesz co, emocjonalnie to jest kwestia pewnej decyzji. Decyzja ta mianowicie polega na tym, że nie można mieć wątpliwości w stosunku do tego, jakie jest twoje zadanie, jaka jest twoja rola. A jeśli częścią tego zadania jest umiejętność mówienia dziękuję, no to nie masz wpływu wprawdzie na to, że ten człowiek będący po drugiej stronie, choćbyś wspiął się na wyżyny erudycji i dobrego zachowania się, nie będzie miał jednak złych emocji. Na to nie mamy wpływu, ale musimy dochować tych starań po prostu dochować, żeby ten człowiek nie poczuł się źle, żeby ten człowiek poczuł się nagrodzony, że przyszedł, że doszedł do tego etapu, bo ludzie oczywiście myślą o takich programach przez pryzmat wygrywania ich, ale to nie jest do końca tak. Pozwól mi na odejście troszeczkę od tego, chociaż historia, którą przytoczę, będzie ładnie właściwie opowiadała o moim stosunku właśnie do oceniania i do mówienia dziękuję. Otóż być może część z naszych widzów wie, ja mam siostrę w Wielkiej Brytanii, która wyszła za Anglika i często bywałem tam, a bywając tam lubię oglądać brytyjską telewizję, bo ona wygląda zupełnie inaczej. Ona ma właśnie tę klasę, ten rodzaj klasy, którego nasza telewizja i, przepraszam, już jakby w każdym jej wydaniu, niezależnie od tego, o którym nadawcę mówimy, tej klasy nie ma. Tego rodzaju poczucia humoru,
tego rodzaju porozumienia albo umiejętności szarpania się nawzajem z poczuciem humoru, zaczepiania się, nieobrażania się. To jest tak jak w parlamencie brytyjskim, w którym można powiedzieć wszystko, no ale mówi się to wszystko w ładniejszy sposób niż no, w naszym parlamencie. Nie mówiąc już o tym, że szanuje się dojrzałych dziennikarzy. Och. I w BBC, które uwielbiam, czy w Sky, tak. Jak wiesz, są przede wszystkim super dojrzali dziennikarze i naprawdę fantastycznie się ich słucha i cieszy się ich doświadczenie. To zaraz jeszcze powiemy o dorosłych artystach, znacznie bardziej dorosłych ode mnie, ale wracam do tego bywania w Wielkiej Brytanii. I za którymś Czekaj, razem... Biorę się mielniane. No. Się mielniane. To w takim razie zdrówko. Tak, ty zdrówko, a ja wiesz, zobacz, glucik. Tak. To bardzo zdrowe jest. Ja się mielniane dodaję do chleba zawsze, kiedy piekę chleb. Wielka Brytania. Otóż którymś razem będąc tam, włączyła mi siostra program Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars. Słuchaj, ten program wygląda tam zupełnie inaczej. Kompletnie nie chodzi o to, kto jak zatańczy. Chodzi o poczucie humoru, o bycie tam, o śmianie się, o radość. Ja też byłam, pod wielkim wrażeniem i byłam w szoku, że oni nie walczą o złote gacie. O to, kto jest naprawdę najlepszy. Tylko, no to że oni walczą tylko i wyłącznie o to, żeby zdobyć miłość widza poprzez swój wdzięk, poczucie humoru, swoją nieporadność czasami. O tym mówię. No to zobacz jeden chociaż, jedną edycję Tańca z Gwiazdami. Tak, ja znam to, ja to kocham. No, więc teraz tym się różnimy od tamtych społeczeństw. I to wpływa na nas również. A skoro mówisz o dojrzałych prezenterach, których się, no, oczywiście, powiedzmy to wprost, wykopuje, no to w ten sam sposób się wykopuje dojrzałych, znacznie dojrzalszych niż ja, artystów starszego pokolenia. Byłem świadkiem kiedyś takiej rozmowy, kiedy ktoś z kimś ustalał listę zaproszonych artystów na któreś wydarzenie sylwestrowe telewizyjne. No i padło nazwisko. Nie wymienię, bo to nie o to chodzi. Jakby. Poza tym nie chodzi mi o to, żeby się komuś przykro zrobiło. No i to nazwisko padło, po czym odpowiedź, no żartujesz? Przecież ten facet ma 60 lat. Ponieważ nie jesteśmy w telewizji, to mogę powiedzieć, i co kurwa macie? I co w związku? Słuchaj, a ja, jak co wiesz co, ja o sobie usłyszałam w wieku lat 45 w TVP? To jestem już za stara, to jest taka starsza pani TVP. I wiesz, pomyślałam sobie, a naprawdę czułam, że jestem wtedy, wiesz, dopiero poczułam, że mogę być dobra w tym zawodzie. No, ale o to chodzi. Ja dopiero wtedy poczułam, bo wiesz, ja nie byłam tak dobrą dziennikarką kiedyś, a teraz jestem lepsza dzięki temu, że chociaż cały czas się uczę, dzięki temu, że byłam... Oj, 12... oj, uważaj, uważaj, z tym dlaczego? Cały czas się uczę. No tak. Nie znasz tego? Nie znam. Nie znasz, nie znasz. No to mów. To musisz sobie, nie, nie mogę, bo wybory się zbliżają. Musisz sobie znaleźć, wygooglować i cały czas się uczyć. A wiem, no Duda. Wiem, o czym mówisz, Jezus. No. Także uważaj. Tak, uważam. Wycofuję. Wróć. Jak. Natomiast wiesz co, 12 lat terapii, w której byłam, sprawiła, że nie tylko w ogóle lepiej mi się żyje i że jestem fajniejszą osobą, ale przede wszystkim wreszcie zaczęłam rozumieć, czym jest dziennikarstwo. Ponieważ terapia uczy cię słuchania. I wiesz, już słuchasz naprawdę? No, przepraszam. Nie, żartuję sobie. Wydawało mi się, że już taki konfesjonał jak nigdy. Poczucie humoru jednak... Ksiądz wiesz, gumowe ucho. Dobrze, ale popatrz, wiesz co, jest taka myśl, nie zastosowane jeszcze w dojrzalszych społeczeństwach, ale jest taka myśl, która mówi, że w zasadzie dzieci powinni wychowywać dziadkowie. Dzieci powinny być, o tak. Powinny być wychowywane przez dziadków. Dlatego, że dziadkowie mają przepiękne życiowe doświadczenie i dystans do życia.
że my kiedy zaczynamy, nie wiem, rzucać się w wir pracy, życia takiego, jakim ono było do przed chwilą, do przed chwili, no tak naprawdę wcale nie jesteśmy gotowi do wychowywania dzieci. Że te dzieci po prostu często przez nas zaczynają być neurotyczne. A trzeba dojrzeć do tego momentu, żeby, no właśnie, umieć słuchać. Więc może dziennikarze również muszą dojrzeć do tego momentu. No wiesz, to jest bardzo tak duży grzech. To jest bardzo duży grzech w dziennikarstwie. Nie wiem, czy, jaki grzech można by było przytoczyć na podobnego kalibru w twoim zawodzie. Ale w dziennikarstwie są dwa takie niepodważalne grzechy. Pierwszym jest nieumiejętność słuchania, a drugim jest zadawanie pytań, które świadczą o tym, że pytający chce być mądrzejszy od gościa i za niego zaczyna już odpowiadać w pierwszych trzech zdaniach, formułując pytanie. I to jest, powiem ci, bardzo trudne, bo to jest tak naprawdę walka o ego i o te złote gacie przysłowiowe, że jest się najlepszy. To jest bardzo, bardzo, bardzo zły nawyk i trzeba z tym walczyć. Ja też z tym walczyłam. Bo chcesz przyszpanować, chcesz pokazać, że jesteś, wiesz, taka wykształcona, taka przygotowana i dupa. I zawsze z tego wychodzi dupa, bo tylko się widz wkurza. No tak, tylko wiesz, czasami to, choć powinno tak być, że ten widz powinien decydować o tym, czy chce ciebie oglądać, a mnie słuchać, to często decydują o tym dysydenci, a nie widz tak naprawdę. No ale to jest już dłuższa historia, bo tu byśmy mogli troszkę ten temat pociągnąć dalej i mówić o nie wiem, o misji, tak, o działalności kulturotwórczej, zamiast tylko o quizach. Ale wiesz, że taki program jak The Voice, czy Senior, który uwielbiam, czy aż mi... Senior to najpiękniejsze moje doświadczenie. Najpiękniejsze, tak. Wiesz, powiem ci, że ja uważam to za swoją taką straconą szansę, ponieważ być może wiesz albo nie, a państwo to pewnie tego w ogóle nie wiedzą, że ja przez bardzo długi czas w Polsacie odpowiadałam za formaty telewizyjne, czyli między innymi za takie programy, które funkcjonują na świecie, a telewizje je kupują. Byłam szefem zespołu nowych projektów, odpowiadałam za wszystkie formaty telewizyjne. I Voice był na górnej półce, zwłaszcza właśnie ten Voice Senior, o którym rozmawiałam już w TVP, będąc, kiedy robiłam Świat się kręci. I wiesz, że nie poznali się, dlatego szacun i język mi teraz uschnął, raczej usechł, kołem stanął, bo wiesz, po prostu nie powinnam tego była powiedzieć, ale trzeba być też obiektywnym i docenić to, że to jest genialny format i że dobrze, że on był. To zdecydowanie i tak, wiesz, naprawdę, to jest genialny format. Być I to może jest format właśnie misja. I to jest misja. Ty robiłeś program misyjny. Matko Boska. No tak. Że użyję jej imienia nie nadaremnie po raz któryś w naszej rozmowie. Wiesz co, może po prostu musi, nie wiem, format dorosnąć do czasu albo czas dorosnąć do formatu. Poza tym, no wszelkie badania wskazują na to, że taką standardową telewizję coraz rzadziej oglądają ludzie młodzi, że ten wiek widza przesuwa się no, w górę. A ja tych starszych jeszcze ściągam tutaj na Instagram i wiesz, mam taką nadzieję, bo przecież to dopiero początek, zaledwie przez miesiąc nadaję swój autorski program, że kiedyś to się rozwinie, bo wiesz, to jest tak, że takie miejsce jak to dodaje ci skrzydeł poprzez wolność, którą czujesz. Powiedz, czy ty w ogóle jak tworzysz, masz poczucie takiej wolności twórczej, czy też myślisz o tym, co się będzie podobało publiczności, że nie możesz jej zawieść? Widzisz, to jest tak, że w tym momencie być może taką presję czułem wielokrotnie wcześniej. Ja oczywiście tworzę muzykę popularną, a w jej... O, i teraz słowa mi zabrakło, widzisz. U jej podstawy leży uznanie ludzkie, tak? Popularna, czyli trafiająca do szerokiej rzeszy ludzi. Oczywiście wcale to nie znaczy, że ona musi być pozbawiona przymiotów, czego staram się dochowywać. No niemniej jednak jest mi dobrze z tym, kiedy zdarza mi się napisać piosenkę, którą ludzie lubią, kochają, powtarzają i tak dalej. Nie udaje się to za każdym razem, więc człowiek w pewnym momencie, szczególnie kiedy udało mu się jeszcze sięgnąć tego szczytu kilkukrotnie, no, zaczyna gonić w piętkę.
znaczy zmuszać się do tego, żeby napisać hit. I to jest najgorszy moment, który się może w życiu człowiekowi zdarzyć. Na szczęście ja już jestem poza nim. Troszkę z tego powodu, że wydaje mi się, że ja już wyszedłem z kręgu zainteresowania rozgłośni mainstreamowych. I mimo to, że tak jak mówiłaś, bardzo mi miło. Chcesz mi powiedzieć, że przechodzisz do niszy? Chyba nie na własne życzenie. Ale zobacz, jaki sukces odniosłeś w TVN-ie. U nas, w naszej pięknej stacji matce. Jak wyszedłeś podczas ramówki TVN-u ze swoją matką. Nie, to matka. To matka. To myślisz, że to mama zebrała te brawa? Jestem tego pewien. No ale jest. Ale to jest bardzo piękne. I w ogóle wiesz, nie mówię tego z jakąś, że nie, ja jestem szczęśliwy, że los dał mi możliwość pokazania mamy w ten sposób i naszej relacji, która z całą pewnością jest no, dosyć oryginalna. I ona nie została zniekształcona w tym programie. Ona została pokazana w bardzo dobry i uczciwy sposób. Ale zresztą fajnie, że się na to zgodziłeś, bo to w ogóle znakomity właśnie format. I właśnie uważam, że TVN jest prekursorem takich formatów. Jako pierwszy w polskiej telewizji wprowadzał właśnie formaty. To było, wiesz, to było odkrycie w latach 90., jak się pojawiały super formaty. Jeden Krzywy prowadził, nie wiem czy pamiętasz, inny prowadziła Kaja. To były odpały po prostu formatowe. A teraz TVN stoi formatami, tak? To jest fantastyczne. Jak ci w ogóle udało się ciebie namówić do wystąpienia w tym programie? No to oszustwem trochę. Oszustwem, oni ci oszukali. Ja znam tych ludzi, bo ja to są moi kumple. Grzesiek Piekarski, Łabędź, super reżyser, robiłam z nim program i mówił mi, słuchaj, kończymy twoją ekstra zmianę, ten mały śrucik polski, bo szuramy za granicę z Piaskiem. Aha. Nie, no oczywiście to jest, powiedziałem to nie bez przyczyny, żeby troszeczkę no, wprowadzić takiego niepokoju w naszą rozmowę. Natomiast wiesz, te formaty trzeba zawsze troszeczkę przystosować do polskiej rzeczywistości. I nie wiem, czy państwo, ty pewnie zdajesz sobie sprawę, bo po prostu wiesz, nie wiem, czy państwo wiedzą, jaki był oryginalny tytuł tego formatu w Wielkiej Brytanii. A więc jeśli państwo nie wiedzą, uwaga, 50 ways to kill your mother. Tak. 50 sposobów na zabicie matki. Żeby zabić mamusię. No i teraz wyobraź sobie, że ja idę do matki, do królowej matki i mówię, słuchaj, muszę cię zabić, jedźmy tam, zabijmy się. Oczywiście to jest brytyjskie poczucie humoru, ale ten oryginalny format troszeczkę polegał na tym, żeby tych starszych państwa przeczołgiwać, żeby tak. Im fundować nie tylko niespodzianki, ale też trudności. Z moją mamą wiadomo było, że to ze względu na jej siły i możliwości nie jest w stanie się, nie jest wykonalne, nie może się udać. Więc trzeba było postawić na coś innego. Ale widzisz, naszym szczęściem i jak mi się wydaje również w jakiejś mierze realizatorów było to, że my troszeczkę jesteśmy samograjem, że kiedy się by nas podglądało również tutaj w domu, kiedy codziennie, bo mama już właściwie ze mną mieszka od pewnego czasu, a więc mamy taki no, dosyć systematyczny, szczególnie teraz, że siedzimy w tym czasie w domu, systematyczny układ dnia. No i kiedy umawiamy się na śniadanie, uwaga, no nie wiem, czy strzeliłabyś w godzinę, więc może nie róbmy. No ale czekaj, w grę wchodzą dwie, albo jest to 7 rano, albo 13. Bliżej 13. Bliżej 13. Tak myślałam, że 12, 13, bo już tylko takie dwie możliwości były. Oboje jesteśmy śpiochami, ale mnie szkoda dnia, więc staram się umawiać z mamą na 10:30. Przedwczoraj zeszła na śniadanie o 12. Kiedy ja oczywiście muszę podać to śniadanie, muszę je zorganizować, pokroić. No, tam śpiewasz tak o tym dalej. Piosenkę przecież, nie może być inaczej. O śniadaniu do łóżka podawane. Nie podaję matce śniadanie do łóżka. Spotykamy się na dole przy stole zawsze i ja oczywiście od godziny, bo ja żeby na 10:30 być przygotowanym, no to muszę wstawać znacznie wcześniej, no i tam czekam i sobie w komputerku grzebię i to robię i tamto robię i sok z cytryny piję i tak dalej. A ona schodzi o 12:30 i mówi, no wiesz co, zostawiłam telefon na dole i nie wiedziałam, która godzina. No i wiesz,
mówię o tym, nie tyle o tym układzie dnia, ale o naszej relacji, że ona taka jest właśnie, jaka jest, jaką była tam pokazana. I wcale nie znaczy, że my tutaj się nie szarpiemy, tym bardziej, że ja jestem koziorożec, mama jest koziorożec, więc... O Boże, cudowny proszę... znak. Tak, ale nie we dwoje. Niekiedy się, wiesz, okej, okay. Ja jestem baranem, mój tata był baranem, czujesz? Co oznaczają rogi? No. No. A więc no, ta nasza relacja... Ale, powiedz, ale macie konflikty w domu, no bo wiesz, z mamą czasem bywa różnie. Czy jesteś już, przeszedłeś wszystkie kręgi piekielne i jesteś już, osiągnąłeś zen w relacjach z mamą? Nie osiągnąłem. Jeszcze nie osiągnąłeś, a jesteś już blisko? No wiesz, jakbym wyciągnął jakbym wyciągnął język w całej okazałości, to on byłby pogryziony w wielu miejscach. Ja się ale tak nagryzam codziennie. A powiedz, bo na właśnie twojej stronie internetowej znalazłam informację o książce o rodzinie Piasecznych, której współautorką jest właśnie twoja mama. Jak to się stało? Nie? Autorką zupełnie. Tam jest jeszcze ktoś wymieniony, nie pomnę już w tej chwili. Może kiedyś wyjdę na swoją stronę, obiecywałem ci to, pamiętaj. Zaraz to sprawdzę, ale w 100% na pewno jest to też... Tak, mama, a tam jest chyba jakaś redakcja opisana. Tak, tak, tak. I teraz tak, ale to jest... Powiedz, jak to się stało, że doszło do powstania takiej książki? Mama prowadziła zawsze badania na temat waszej rodziny Piasecznych? Nie, wiesz co, tak naprawdę historie rodzin wielu wyglądają w podobnie dramatyczny sposób, bo to jest dramatyczna historia, przynajmniej jeśli chodzi o te losy wojenne i wcześniejsze, obfitująca również w różne ciekawostki, bo pozwól mi powiedzieć tylko tyle, co moja publiczność już wie, bo zachęcając do wzięcia tej książki do ręki, opowiadałem różne historie. A więc wyobraź sobie, że mój pradziadek porwał moją babcię z pałacu, zapomniałem teraz nazwy, no gdzieś na Lubelszczyźnie, niedaleko Annopola. Porwał ją, normalnie ją w nocy porwał i wywiózł i zmusił do za mąż pójścia. Fenomenalne. I mama moja oczywiście no, te historie wszystkie miała w głowie, natomiast ją samą zainspirowała do spisania tej historii jej przyjaciółka. Zresztą moja pani profesor od chemii z liceum, którą przepięknie pozdrawiam i uwielbiam ją absolutnie, nie tylko dlatego, że chemii nie umiem ni ząb, a ona mnie przepuściła dalej. Chodziłem do klasy biologiczno-chemicznej, więc no, to było dosyć istotny element w moim wykształceniu. No, w każdym razie pani Marzena spisała historię swojej rodziny, bardziej właściwie w takiej wersji obrazkowej, kompilując zdjęcia i podpisując je tylko dłuższymi podpisami. Moja mama natomiast postanowiła wziąć z niej nie tyle przykład, ale rozbudować go. I wyobraź sobie, że w wieku 70 kilku lat sprezentowaliśmy jej laptopa, ona nauczyła się operować na tym laptopie, używać programu do edycji zdjęć, nie zdjęć, tylko... Czujesz, co tu się dzieje? No właśnie. Rozminkę babci Reginki? Proszę. Nie przestań. Nie, mamo, niech mama tego nie zamyka. No po prostu mama jest demonem, rozumiesz, demonem, jest hakerem. Jest demonem internetu. Bardzo dobrze. No więc mama siadła do komputera. A ile mama ma lat? W tej chwili 82. No to tyle, co babcia Reginka. Mogą sobie przybić piątkę. To jest dokładnie to. To jest wiek, 28, dobry rok. Moce, to jest wiek, którego moce są niepokonane. Ja tak uważam. Tak. Mama dała mi do przeczytania tę książkę po napisaniu jako pierwszemu. No nie, no dramaturgia tej historii jest wielowymiarowa, dlatego że książka została skończona jakieś 10 lat temu. Ja natomiast niespecjalnie chcąc podporządkować się życzeniu mamy, żeby ją w jakimś sensie wydać, bo wcale nie chodziło najpierw o wydanie książkowe, tylko bardziej o jakiś rodzaj złożenia jej w kilku egzemplarzach. Oczywiście obiecałem jej to i tej obietnicy nie spełniłem przez 10 lat. Jestem złym synem. Bad son.
zły syn. I co? I kiedy But you have good mother. Yeah, indeed. Yes, indeed. I kiedy dostaliśmy tę propozycję z TVN-u udziału w programie Starsza Pani Musi Fiknąć, to ja pomyślałem sobie, że trzeba jej zrobić jakiś prezent. Trzeba jej zrobić jakiś prezent i wyciągnąłem tę książkę. Ona naprawdę nie wiedziała, że myśmy z... A właściwie Julitka, moja menadżerka, stanęła na wysokości zadania i w zasadzie chyba w 2 tygodnie to wszystko udało się wydać, złożyć, złamać, mówiąc językiem specjalistycznym, poprawić jeszcze w wielu miejscach, czego efektem była ta naprawdę fajna, wzruszająca i prawdziwa scena, kiedy ja jej tam w Afryce wręczam tę książkę, a ona no, niemalże zlewała łzami. Ale super to wymyśliłeś, naprawdę. To musiało być dla mamy wspaniałe. Wiesz, fajne jest to, że potrafisz czasem nie tyle ugryźć się w język, co nawet może po prostu sobie go uciąć na chwilę, żeby dać mamie szansę. Tak. On odrasta. Ja wiem, że on odrasta. Wiesz, to jest tak, jak ja przez różne traumatyczne sytuacje rodzinne czasami, nie wiem, żeby dać upust mojej frustracji, co się przecież każdemu zdarza, na przykład wsiadam na tak zwany kabel telefoniczny z moją przyjaciółką Joasią Kurowską i mamy, wiesz, po prostu wydruk z komputera, opowiadamy o naszych rodzicach tak. I potem Aśka śpiewa coś takiego do mnie. No ale przecież cudownych rodziców masz. Masz cudownych rodziców, bo przyjaciółmi twoimi są. Wiesz, i ja wtedy leję w gacie ze śmiechu. I to jest taki detonator, bo to piosenka, którą napisał tata, wiesz, ja tutaj wspominam, opowiadam coś i tak dalej. No trzeba po prostu sobie czasem, jak to się mówi, pofolgować, opowiedzieć to, prześmiać. To jest bardzo ważne. Ale odpuszczać. Odpuszczać, bo relacja z mamą jest relacją pierwotną. Wiesz, uważam, że to jest... bardzo w porządku z twojej strony, że opiekujesz się mamą, że jesteś dla niej po prostu bardzo dobry. No już, wystarczy. A słuchaj, wiesz, co ja ci powiem? Mogę tu powiedzieć, co chcę, bo to jest mój program. To jest najpiękniejsza umiejętność, którą również nabiera się z wiekiem. A umiejętność to może zdradzimy naszym oglądaczom, że... Pytanie jest tylko możliwością powiedzenia za to, co się chce, czego się chce. Nie, jakoś mi składnia nie idzie tutaj. Kiedy dostajesz pytanie, szczególnie od dziennikarza i szczególnie w telewizji, a szczególnie na żywo, kiedy nie można tego wyciąć, spreparować, ustawić w jakiś inny sposób, to każde pytanie jest możliwością powiedzenia tego, na co ma się ochotę. No właśnie, bo na tym to polega, żeby na... pytanie, które zadaje ci dziennikarz, powiedzieć tylko to, co ty chcesz, bo wtedy wydarzy się na twoich warunkach. Kilka razy miałam takie sytuacje w życiu. Na początku swojej kariery w programie Świat Kobiet, w erze mezozoicznej, wczesna jura, późna kreda, gościłam Irenę Kwiatkowską i miałam do niej stosunek tak nabożny i tak, wiesz, uskrzydlona byłam tym, że ona będzie, bo pisałam pracę magisterską o Gałczyńskim i pamiętam... A nie o Chemarze? Słucham? Nie o Chemarze? Nie. Ja pisałam o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim. Pisałam o teorii parodii w tekstach Gałczyńskiego. I słuchaj, czy zamierzasz sobie teraz gdzieś wsadzić ten kabel? To bardzo, bardzo... Potrzebujesz dodatkowego ciekawy zasilania? Pomysł. To jest podprowadzenie do twojego drugiego. Ale ja teraz już rozumiem, Andrzej, dlaczego ty tak dużo pracujesz, że po prostu jesteś cudownie zasilany. Masz tajny kabelek. No ale wracając, słuchaj, no i był Gałczyński. A dodatkowo prawie obejrzałem przed chwilą Sztukę Kochania. Mama tam została na dole do oglądywać, a ja tutaj przyszedłem rozmawiać z tobą, także... No zapraszam potem mamę na rozmowę o gadżetach erotycznych. Ja czeka już Jasia Keszkę, ale na pewno nam wybaczy, bo cudownie pozdrawiamy nam rozmawia. Więc, a przed nami jest weekend, więc wiesz, możemy sobie chwilę pogadać. Wczoraj urodziny Gąsa trwały do 4 rano, a potem after do 8. Więc sam rozumiesz. No nie ma pani kiedy się
wiesz, za robotę łapać, jak tak dalej będzie z tym zamknięciem, już, z tym lockdownem. Już się martwiłem, że mówisz o weekendzie w kontekście użycia gadżetów erotycznych, do czego chciałbym namawiać nie tylko w weekend, ale w każdy dzień. Ale kiedyś trzeba zacząć o tym rozmawiać, więc ja zdecydowałam, że twoje towarzystwo będzie takim początkiem cudownego weekendu, który wprowadzi nas w dobry nastrój. I tyle. No i to jest cała moja koncepcja merytoryczna. Czyli natomiast będę pewną formą lubrykantu. Tak! Będzie się po tobie genialnie wchodziło, słuchaj. Jak w masełko. Jestem za. Natomiast słuchaj, a ja już nie pamiętam, co z tym Gałczyńskim było. Z Kwiatkowską, że na własnych warunkach, że pytania są po to, żeby na nie niekoniecznie zawsze odpowiadać. No i słuchaj, i ten Gałczyński, który napisał żonę Wacia, którą ona recytowała, wiesz, w kabarecie Dudek i w ogóle wcześniej, wiesz, no coś niesamowitego, myślę sobie, Boże, ta Irena Kwiatkowska, przygotowana jestem na blachę, mam pierdyliard pytań wypisanych. Mhm. Jesteśmy na żywo, program Dzień Dobry, pani Irena Kwiatkowska jest naszym gościem. Pani Ireno, i tutaj daję pierwsze pytanie. Pani Irena mówi, nie wiem. Na drugie pytanie nie pamiętam. Na trzecie pytanie, naprawdę? Na czwarte pytanie, co pani powie? Na piąte pytanie, ach to tak. I Andrzej, ja się zesrałam. Słuchaj, to się skończy. Ta rozmowa skończyła się po 10 minutach. Musieli tam dać jakieś teledyski, żeby to zapchać. Tak. I pani Irena elegancko wyszła ze studia, a ja zostałam w tych obesranych, słuchaj, eleganckich gaciach i się poryczałam. I po prostu wiedziałam, że znaczy to był najcięższy chrzest bojowy, przez jaki przeszłam w telewizji. Ale czy później dostałeś jakiś rodzaj, nie wiem, komentarza? W związku z tym nie mówię o szefach, tylko czy to było zachowanie, no jakby planowane? Nie, nikt nie wiedział. Przecież nikt nie omawiał rozmów z gośćmi, no tak jak teraz. Że dzwoni młody wydawca z programu. Dzisiaj dostałam taki telefon rano i powiedział mi, co mam powiedzieć w programie o tym, czym jest kobiecość po 50. A on miał 26 brawo, lat. Brawo. Także wiesz, tak było. A ja zawsze z innej beczki troszkę, ale ja zawsze zastanawiałem się, jak wy czujecie się, wy prezenterzy, no może to jest już dzisiaj inaczej troszkę, ale kiedy siedzisz na tej ławeczce, tam a przed tobą gości, masz tę słuchawkę w uchu i tam ci, wiesz, z góry mówią, co ty masz, czy mówią, co masz mówić i po co, i ingerują w to, jakie mają być te pytania. Kiedyś była ta stara telewizja tak zwana, no, a ja w niej byłam młoda, to wtedy nie było żadnych słuchawek ani nic, operatorzy dawali ci znać, żeby kończyć. Albo mogli ci dawać znać, jak coś się zacięło na górze, żebyś mówił jeszcze. I to wyglądało w ten sposób. Ale bywało też tak, że się zagapiali albo że zasypiali podczas rozmowy, bo byli zmęczeni, bo ich dyżur trwał, wiesz, 12 godzin. I kiedyś była nawet taka sytuacja, że miałam jakiegoś wybitnego gościa w programie i słychać było, jak zza kamery było... Wiesz, był ciężki chrap, ponieważ operator był tak zmęczony, że trzymał go na bliskim planie, słuchaj, i nie musiał nic zmieniać, więc wiesz, no były takie historie. Natomiast no dobra, ale operator to operator, a wiesz, a tam reżyseria jakaś. Nie było tego, wiesz, nie było kontaktu. Wydawcy, wiesz. Tak, ale wiesz, myśmy się umawiali, określali jakieś ramy, a ponieważ nie było tych słuchawek, więc nie było czegoś takiego. Natomiast teraz właściwie... To wydawca za ciebie bardzo często prowadzi, bo on ci wszystko mówi, co masz mówić i tak dalej, więc wiesz, to jest zupełnie inna telewizja, także to jest, wiesz, to jest tak jak śpiewanie z playbacku. To by się chyba nie zdarza prawie w ogóle, prawda, Andrzej? Ty się nie godzisz na to. Nie. Właściwie, wiesz co, to na palcach jednej ręki mógłbym policzyć takie momenty, kiedy musiałem wykonać ten proceder. Natomiast no to przy okazji, nie, z całą pewnością pamiętasz te sylwestry nagrywane jeszcze telewizyjne. Tak. No to tam trzeba było niestety z playbacku śpiewać, tam się nie dało inaczej. I to jest coś koszmarnego. Ja naprawdę wolę
nie wiem, nie mieć idealnych warunków i nawet nie udawać, że jestem doskonały i że wszystko musi zawsze pójść świetnie i każdy dźwięk musi być czysty i równy. Ludzie zresztą kochają tak naprawdę pomyłki. Ja jestem znany z tego, że się dosyć mylę w tekstach swoich. I ludzie uwielbiają to. Ja nie próbuję tuszować swoich pomyłek. Nie, przeciwnie. A skąd? Po prostu wiesz co, od razu mówię, no przepraszam, nie wiem, dziura, nie ma o czym gadać. Zwykle da się to jakoś uratować. Bo ty masz, Andrzej, zajebisty wdzięk i wiesz, że sobie możesz na to pozwolić. Po prostu, nie każdemu to wychodzi. Nie mam, wiesz, nie mam podlizu do ciebie, nie jadę z wazeliną, ponieważ nie mam interesu, nawet nie wiem, co by mogło mi to wnieść w moje życie, poza bardzo, tym, że stwierdzam fakt. Bardzo dziękuję. No, nie każdemu to wychodzi. A ty masz ten szemrany wdzięk taki na scenie, który sprawia, że wiesz, po prostu nogi nam miękną. No bo tak, no jest. Andrzej. Proszę cię, bo ja jestem zawsze zakłopotany. Ale zrozum się. To jest mój program. Właśnie. To prawda, ale ja i tak jestem zakłopotany. No co no dobrze, powiem? Ale słuchaj, pozwól sobie, weź na klatę też to uwielbienie i te komplementy, które tu płyną. I chyba wrócę do lasu jednak. Ja tutaj jestem wyrazicielką woli tłumów, które tutaj piszą, jaki jesteś wspaniały. Czego tak potrzebują Polki i Polacy. Tak, może tak, ale... A czy zwróciłaś uwagę, przepraszam, bo na pewno śledzisz życie polityczne i niezależnie od tego, z których ust to pada i spod jakiego sztandaru, to przez ostatni rok, kiedy do głosu dochodzi jakiś polityk, zawsze mówi Polki i Polacy. Tak. Polki i Polacy. Tak. Tak. Kurwa. Tak. To jest straszne. Tak. I ten nasz kraj. No. Nasz kraj. No tak jest, ale wiesz co? A masz skrzynkę pocztową? Trzymam się, nie myślę o tym. Wiesz. Mój tata napisał piosenkę pod tytułem Ludzie listy piszą. Różne kolorowe. I wiesz, i Skaldowie śpiewali tę piosenkę. Kapelusz i obawiam się, że to będzie pieśń tegorocznego maja. Że ta pieśń powróci w maju. Wiesz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Co prawda ciebie proszą o to, żebyś śpiewał, a to ja się tu lasuję, wiesz. Przepraszam. Bardzo dziękuję, ale dzisiaj będziemy tylko gadać. Tak, dzisiaj gadamy. Posłuchaj, Andrzeju, ja cię mocno całuję, bo Joanna Keszka czeka. Czy ty wiesz proszę o tym? Proszę pozdrowić ode mnie, dobrze? Bardzo słuchaj, proszę to pozdrowić. Jest obłędna babka. Ale nie chciałbym taki... powiedzieć, że... Przepraszam, ale pozwól mi jeszcze. Nie chciałbym powiedzieć, a właśnie powiem to, że z tym wibratorem bardziej do twarzy. No wiesz, to jest temat taki, który, jakby ci to tu powiedzieć, w Polsce zawsze jest z dreszczykiem jakiejś kontrowersji albo jakiegoś tabu, bo o tym nie umiemy mówić. Wiesz, to badania pokazują, że Polacy nie umieją o tym mówić. I bynajmniej nie jest to temat. Ja też nie bardzo umiem o tym mówić, ale uważam, że trzeba się uczyć o tym mówić. Tak. I że to jest tak naprawdę fantastyczna część naszego życia. I nie ma kompletnie żadnego powodu, żebyśmy się jej wstydzili, czy jakoś, wiesz, no, mieli jakiś dyskomfort. No przecież o wszystkim można mówić na różne sposoby i to jest kwestia tylko naszego języka, elokwencji, no umiejętności. Jak to powiemy? Jednej osobie najpiękniejszym wyrazem na ustach będzie kurwa, a ktoś inny powie coś podobnego w zupełnie inny sposób, a znaczenie będzie to samo. Więc tak, to trzeba prawda. Się uczyć o tym mówić, uczyć się o tym mówić nie tylko publicznie, ale co ważniejsze, wzajemnie do siebie, kiedy się kochamy, kiedy uprawiamy seks, kiedy no jesteśmy Andrzej, ze sobą. Być. Ja ciebie takiego w ogóle nie znałam. To jest bo kiedy my rozmawialiśmy ze sobą tak naprawdę dłużej niż 3 minuty? Ja już nie pamiętam, to było bardzo ale dawno, ja to prawda. Dlatego, słuchaj, jeżeli pozwolisz, ja nie wiem, czy ja śmiem tutaj mieć taką prośbę do ciebie, ale może jeszcze, jeżeli chwilę dłużej potrwa to nasze zadomowienie, to jeszcze bym skoczyła tam do was. Przyjąłbyś zaproszenie na taki jeszcze miły wieczór jeden? Przyjemnością, bo musiałem się domyślić, o co chodzi. Ale z przyjemnością, ja widzisz, mam ten, poczekaj, o, znowu zaprezentuję, podniosę, jest, rozumiesz. Także nie jesteśmy ograniczeni
Niczym w zasadzie, prócz chęci własnych i. No właśnie, więc o te chęci. Wzajemnej sympatii. Tak. Z mojej strony jest niegasnąca i wielka. Słuchaj, od momentu, kiedy pierwszy raz się spotkałam w studiu, jako nieśmiałego chłopca, a potem, kiedy ci przypinałam skrzydła na scenie w Krakowie, pamiętasz? Jestem purystą językowym, więc będę się upierał przy studio. Okej, przy studio, ale można mówić w studiu. Ja natomiast można, jestem osobą, która mówi, która uważa, że pewne słowa spolszczone, które weszły do UZUS-u, można traktować w deklinacji tak, jakby były polskie. To prawda, ale chciałem się troszeczkę poprawić. No aż tak daleko nie, już jednak wiek zobowiązuje. Andrzej, ucałuj mamę, dziękuję ci bardzo, trzymaj się, pozdrawiam cię serdecznie i czekam na ciebie na scenie. Bardzo. Sam czekam na siebie na scenie, no, więc... naprawdę, czekamy, bardzo czekamy. Więc, wiesz, podejmę te nagie miecze jako znak rychłego zwycięstwa. Super, buziaki dla ciebie, dla pani gościni. No i dla naszych widzów. Ostatnio w Tok FM usłyszałem gościni. Czy to już nie przesada jednak z tym językiem? Ale gościni brzmi gościni. Gościni nie brzmi ładnie. Tak, no dla nie brzmi ładnie gościni. Dla naszej gościówy. Gościowy tak, a jeszcze jedno powiem w takim razie, jeszcze, skoro jesteśmy przy języku, ale to już ostatnia rzecz. Skoro mówiliśmy o mamie, moja mama wymyśla czasem różne ciekawe i nowe słowa. I otóż wymyśliła polską nazwę na GPS. Jak? Prowadysz. Genialne, prawie jak prodysz. Prawda, że ładnie? Prawda, że ładnie? Prowadysz, Boże, co za cudowne. Buziaki dla wszystkich i dla ciebie. Do dziękuję zobaczenia. Dziękuję ci bardzo, razem. Prowadyżu. Bądź naszym prowadyżem. Nie obiecuję, ale postaram się. A i pozdrów prowadyszkę. Dobrze. Buziaki. Dobrze. Całuję. Pa, dziękuję bardzo. Hej, hej.